Cześć, przyjaciele z tej strony, Tomek. Chciałbym dzisiaj krótko powiedzieć na temat y, kroków wiary a religijnego przymusu. Jaka jest różnica? Oczywiście od razu zaznaczam, że nie ma jakiegoś tutaj schematu, i tutaj musimy bardzo mocno polegać na wewnętrznym przekonaniu, ale są pewne wytyczne. Gdzie jest problem? Zauważyłem problem taki, że Szczególnie kiedy osoby są mocno jakby gorliwe dla Boga, bo rozumieją, że gwałtownicy zdobywają królestwo, oni sami mając wewnętrzne przekonanie, prom do przodu, zmieniają swoją duszę. Yy, robią wszystko, czy to jest z zewnątrz, motywacja z wewnątrz, robią to. Nieważne, może później trochę z uczynkowości wychodzą z jakichś innych poniżeń, potępień, ale idą, rozwijają się i robią to. Jednak niestety zauważyłem, że tego typu ludzie, czyli nawet ja sam jako z taką tendencją do szybkiego jakby rozwoju, mają tendencję do tego, by przymuszać ludzi wokół. W sensie takim właśnie na czym to polega. Dają im te same wskazówki, którymi oni operują, jednakże tamci ludzie, czyli odbiornik, oni... Niekoniecznie tego chcą, chociaż niekiedy mówią, ale widać to, bo czas leci, nic się nie dzieje, nic się nie zmienia i tylko mówią, że są pod presją. Teraz co z tym zrobić? Po pierwsze, przyjaciele, pamiętajmy, że Jezus Chrystus daje każdemu wolność, a zatem jeśli jest wolność, to tak samo Ty gorliwy człowieku dla Boga, robisz to, bo chcesz. Zmuszasz swoją duszę do pewnych rzeczy, bo chcesz. A zatem, jeśli jakaś osoba nie chce, no to nie można jej nadmiernie motywować, nadmiernie do niej dzwonić, czy chce przychodzić na wszystkie spotkania, rozumiecie? Więc jak to wygląda? Wygląda to tak, że kiedy człowiek sam chce, to on się będzie poniekąd zmuszał, w sensie tą duszę będzie zmuszał do rozwoju, bo duszę trzeba zmusić niestety do rozwoju, trzeba wziąć ją w ryzy. Nie ma czegoś takiego, że będzie tak płynąć wszystko, że ty się tam rozwijasz. To są brednie. Jest nieprawda. Będzie taki sezon, ale później przyjdzie sezon, inny sezon i trzeba po prostu wziąć tą duszę i ogarnąć. Dlatego jest napisane, że płuk masz wziąć i się nie odwracać w tył. Jednakże, trzeba chcieć to zrobić i teraz tu jest właśnie ta wielka różnica. No bo jaka różnica jest między wiarą i stawianiem kroków wiary, a religią i przymuszaniem religijnym? Różnica jest tylko jedna. Że wiara wewnętrznie chce. I niezależnie czy to mentor, czy nauczanie usłyszy z zewnątrz, czy wewnątrz ma przekonanie, niezależnie, bo nawet jak usłyszy z zewnątrz, ale ona chce tego wewnątrz, to i tak Ciak przymusi swoją duszę i to zrobi, czyli pójdzie i się nie wypali i się rozwinie, niezależnie od tego skąd bodziec będzie przychodził. Jednak to jest zgodne z wewnętrznym przekonaniem. O, to jest najważniejsze. A osoba, a przymuszanie religijne jest to dosłownie robienie tego samego, czyli czytanie Biblii, chodzenie do kościoła, rozwojów ewangelizacji i tak dalej, tylko stricte z zewnątrz. Osoba może ściemniać sama siebie, że niby chce, albo może jawnie nie chcieć, a człowiek z zewnątrz bądź nauczanie z zewnątrz bądź Biblia z zewnątrz, tak? Z zewnątrz coś wpadającego, jakaś informacja. Mówi ci: zrób to, zrób to, zrób to, zrób to. I człowiek to taki robi pod przymusem i, i też się zmusza, tylko nie tak, że on chce wewnętrznie, tylko on się zmusza tak, że naprawdę mu ciężko idzie, i wiecie, co się dzieje? Efekt jest tego taki, że się wypala po czasie. A zatem moje przesłanie takie: jeżeli chcesz się rozwijać, to rozwijaj się zawsze od wewnątrz, twoja wiara to musi być. Twoja zgodność, Twoja chęć i raz będziesz płynął, a raz będziesz musiał wziąć to w ryzy i po prostu zmusić duszę do posłuszeństwa i iść dalej. Po prostu. Moja druga rada dla osób, które są takimi gorliwcami, którzy zdobywają już królestwo, nie przymuszajcie ludzi do tego, by szli tak szybko jak wy. Ponieważ każdy swój krzyż poniesie. I niezależnie, małżeństwo, kościół, nieważne, chodzi tutaj o to, że Jezus dał wolną wolę i nie możesz drugiej osoby przymuszać do rozwoju. Możesz nakierować, możesz coś powiedzieć, możesz dać jakieś radę, prawdę, inspirację, ale broń Boże, by. Z nadmiernie motywować, ciągle i no ciągle, czy też Biblia się modlić, Choć na każde spotkanie, a ta osoba ciągle tylko nie. Po prostu idź sobie dalej, i tyle. Tutaj jakby musisz sam wiedzieć, jak mocno naciskać albo jak mocno odpuścić. Radzę w ogóle, moja rada taka, jeżeli chodzi o dogorliwych ludzi, patrz na to, czy osoba druga zabiega o to, i wtedy ją w tym, o co ona zabiega, pyta i sama chcę, motywuj i jeszcze bardziej podnoś wyżej, niż ona sama jest. I tak unikniesz religijnego przymusu. Ale też moja rada taka dla osób odbierających, bądźcie szczere. Jeżeli nie chcesz, to powiedz nie. Jeżeli nie masz wiary, powiedz na dzień dzisiejszy, jeszcze nie mam wiary i chcę przymnożyć moją wiarę, czyli chcę słuchać słów wiary, a nie tylko walenia po głowie, że nie mam wiary. Rozumiecie? Nie ściemniaj, jeżeli chodzi o osoby odbierające, bo często właśnie ta ściema, ta presja powstaje ze ściemy. Człowiek się zgodzi, a później po prostu tak się źle w tym czuje, bo tak naprawdę nie chce. I co się dzieje? I się wypala. Bo na zewnątrz, czy to kroki wiary. Czy religijny przymus wyglądają identycznie? Bo ten chodzi do kościoła, ten czyta Biblię, ten w ogóle jest, wygląda jak przebudzeniowy, więc ten ewangelizuje i ten drugi też. Jeden to robi z motywów takich, że jego serce mega mega pragnie, a drugi to robi z motywów takich, że czuje się przymuszany z zewnątrz, bo sam nie podjął gwałtownej, radykalnej decyzji. Z tym Was zostawiam. Cześć.